Gołąbki, gołąbki. Tak co siedzimy tutaj? Siedzimy, czekamy. Nudy, nudy. Trzeba by coś tu porobić. To może sobie pogrzebię. Zimno. Jesień przyszła, wieje. No by trzeba było coś zjeść. Tutaj nic nie sypnęli, nic nie ma. Może tu coś. Zrobić te druty i wyjść nie można. Trzeba siedzieć tylko. No, gołąbeczki. Ja też was tutaj dorwę. Moi drodzy, zaprawa, czyli wprowadzenie do medytacji 21.15 w niedzielę na Pogłębiarce. Subskrybujcie. Nie będę ukrywał, że dzisiejsze wprowadzenie do medytacji jest mocno zasugerowane taką rozmową, którą odbyłem z ulubionym Romkiem Groszewskim. A tak na marginesie, to niedługo ruszamy z podcastami Pogłębiarki, więc obserwujcie nasz kanał, będziecie mogli wysłuchać właśnie tą rozmowę też. Będzie dzisiaj o intymności. Więc posłuchajmy fragmentu, który będziemy medytować. To jest Marek 7:31-37 i brzmi to tak. Znowu opuścił okolice Tyru i przemierzał ziemię Dekapolu. Przez Sydom szedł w kierunku Jeziora Galilejskiego. Wtedy przyprowadzili do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na niego ręce. Odprowadzili go na bok, z dala od tłumu. Włożył palce w jego uszy i śliną dotknął jego języka. Spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego Effata, to znaczy otwórz się. Natychmiast otworzyły się jego uszy i zostały rozwiązane więzi jego języka, tak że mógł poprawnie mówić. I przykazał im, aby nic nikomu nie mówili, ale im bardziej zakazywał, tym więcej oni rozpowiadali. Pełni podziwu mówili, wszystko dobrze uczynił. Sprawił, że głusi słyszą, a niemi mówią. To jest opis uzdrowienia, które dokonał Jezus. I to było realne uzdrowienie człowieka głuchoniemego. Biblia w języku oryginalnym mówi, że to był człowiek, który nie słyszał i nie mógł poprawnie mówić. I z jednej strony realne doświadczenie i realne takie doświadczenia cały czas bywają, z drugiej strony warstwa symboliczna, która mówi o jakiejś pewnej drodze, dlatego że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest mnóstwo takich fragmentów, w których uzdrowienie dzieje się w taki sposób, że Jezus wyciąga ludzi. I albo ich wyciąga w taki sposób, że mówi podejdź tutaj i ten człowiek musi, tak jak w synagodze, wyjść przed ludzi, albo to jest właśnie wyciągnięcie Jezusa poza tłum. I w jednym i w drugim momencie dochodzi do jakiegoś przełomu, to znaczy człowiek musi się w końcu pokazać taki, jaki jest przed innymi osobami, pokazać prawdę. I my często jakoś tak skrywamy pewne rzeczy przed sobą, a są takie momenty, kiedy, które nas wyciągną i się okaże, o, ja mogę coś innym pokazać, coś prawdziwego we mnie. I to jest rodzaj uzdrowienia. Drugi, który mamy tutaj opisany, to jest Jezus, który wyciąga człowieka na pustkowie, poza ludzi. I tam doprowadza do takiego elementu, gdzie wkłada palce mu do uszu, a śliną dotyka mu języka, więc to brzmi trochę niesmacznie. To jest takie, że ja bym na przykład nie chciał brać udziału w czymś takim. I tak przekładając to trochę na taką sferę duchową, to tak sobie pomyślałem o tym, że wszyscy dobrze wiecie, że etapy życia duchowego zasadniczo dzieli się na takie elementy, które występują, że przed zjednoczeniem z Jezusem, przed wejściem w oczyszczenie, zjednoczenie, intymność bliską, jest etap oczyszczenia. I ten etap oczyszczenia opisywali Matka Teresa Wielka i opisywał to Jan od Krzyża, to jest po prostu noc ciemna, noc zmysłów i tak dalej. Różne tam elementy się dzieją i to są elementy nieprzyjemne. Natomiast to są elementy, które prowadzą do intymnej, zażyłej relacji z Jezusem. Ja tak pomyślałem sobie, że w ogóle to jest to samo, co się dzieje między ludźmi. Bo mnie na przykład na takie głębsze relacje, z takiego zabiegania bardzo dużego, to otworzyła jedna osoba, z którą, no tak, zaczęliśmy sobie fajnie rozmawiać, fajnie było, a później się okazało, że rozmowy zaczęły schodzić na taki grunt, że ta osoba mi zaczęła wytykać moje błędy, nazywać pewne rzeczy, które źle robię i tak dalej. I to było dla mnie takie, wiecie, jak to dotykanie tą śliną, czy ten palec w uchu, takie chciałem nawiać stamtąd, ale potem zauważyłem, że właśnie zbliżające to najbardziej nie było to takie fajnie, tylko zejście na poziom prawdy.
I to, co pamiętam z tamtego czasu, to właśnie to, że przełamywanie takiego udawania trochę przed sobą samym i przed kimś, kim chciałbym być, ale kim realnie nie jestem i co ktoś z boku jest w stanie ocenić, a ja nie, to prowadziło do tego, że ja przed tą osobą na początku mogłem się tak powoli przyznać, no może tak jest, może, a potem przed sobą, że no tak jest na pewno. I dopiero zacząć żyć czymś takim. I życie duchowe, moi drodzy, jakby to jest to samo. Czyli Pan Bóg nas czasami wyprowadza w takie sytuacje, gdzie my bardzo niekomfortowo się czujemy i wydaje nam się, że coś złego w relacji z Bogiem się dzieje, a tu się nic złego nie dzieje. Ona idzie w taką stronę, że jest coraz bliżej. I wtedy, kiedy wychodzą takie rzeczy, że ja widzę, że na przykład używam Pana Boga do czegoś, albo modlę się. Czasami warto się przyznać przed samą sobą, że modlę się tylko po to, żeby się uspokoić. Albo modlę się tylko po to, żeby coś tam uzyskać. Albo modlę się po to, żeby ludzie widzieli, że jestem pobożną osobą. Różne rzeczy to mogą być. My się boimy to dopuścić do siebie, bo nam się wydaje, że jak to dopuszczę, to jest taki rodzaj zacementowania, że już tak zawsze będzie. Nie. To jest tylko rodzaj takiego realniejszego popatrzenia na życie. Bóg widzi, że ja taki jestem, jak ta osoba, która na mnie tak z boku patrzyła. I trochę mi pomaga, żebym ja się tak tą prawdę zintegrował w sobie, że tak naprawdę jest i naprawdę nic złego się nie dzieje. I dopiero kiedy ja przyjmę, że tak naprawdę jest, to jestem w stanie realniej na życie popatrzeć. I tu się dzieje taka fajna rzecz, że kiedy to dopuszczę, to wtedy ten mechanizm przestaje mieć nade mną władzę. Ewangelia pisze coś takiego, że ten człowiek, kiedy Jezus go uzdrowił, zaczął mówić poprawnie. Tak dosłownie można przetłumaczyć to słowo. I kiedy my dopuścimy do takiej, wejdziemy w taki rodzaj intymności, w którym jest miejsce na rzeczy nieprzyjemne, błędy, jakieś popatrzenie na siebie z jakąś goryczą czy z porażkami, to wtedy zaczynamy mówić poprawnie o sobie, poprawnie widzieć rzeczywistość, no po prostu żyć głębiej. Dlatego chciałbym was na medytacji właśnie do tego zaprosić, żebyśmy my się, kiedy takie rzeczy do nas dochodzą, nie bali, że tu się coś złego dzieje, bo absolutnie nie, wprost przeciwnie. Popatrzyli na to, że to jest moment, kiedy Bóg po prostu mnie wzywa do intymności. W relacji z drugim człowiekiem to samo, może się robi tak niekomfortowo po jakimś czasie, to jest moment budowania intymność. Więc to, co wygląda źle i groźnie, się okazuje błogosławieństwem dużym i tak może na to popatrzmy. 21:15 w niedzielę. Zapraszam.